Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 24. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj spotykamy się w deszczu i w słońcu. Taki symbol odnowienia, regeneracji i oczyszczenia. Ponieważ dokładnie dzisiaj spojrzymy bardzo, bardzo, bardzo głęboko w podświadomość, a także w zapisy Twojej duszy wyższej, aby odnaleźć wszystkie więzy, ograniczenia, blokady, wszystkie energie, które powstały z obietnic, przyrzeczeń, przysiąg, a także wszelkich podczepień energetycznych, które kradną Twoją energię życiową, która jest tak bardzo potrzebna do samorealizacji, kreacji, materializacji, spełnienia się tutaj i teraz. To również moment, w którym oczyścimy wszystko z klątw i uroków, czyli tych najcięższych energii, które najbardziej blokują i hamują w realizacji marzeń i celów. Czasami jest tak, że zastanawiamy się, dlaczego pojawiają się serie nieszczęść, pecha, jakichś takich energii, które powodują depresję, które powodują nałogi, jakieś bardzo, bardzo takie ciężkie momenty, czasami wypalenie, zrezygnowanie. I trudno uwierzyć w to, że mogą one wypływać z bardzo, bardzo dalekiej przeszłości. Sprzed kilku lat, kilkunastu lat lub z poprzednich inkarnacji. I takie energie są jak niewidzialne, ciemne więzy. Albo chmury takie gradowe. I czasami mamy takie wrażenie, że wysiewamy coś, czekamy aż to rozkwitnie, aż to przyniesie plony, a ta chmura tylko czeka, aby obrzucić wszystko gradem, zalać powodzią i zniszczyć. Byśmy nie mogli zrealizować siebie, nie mogli zrealizować marzeń i pragnień. I czasami jest tak, że szukamy naszej drugiej połowy, czyli tej drugiej idealnej osoby, z którą stworzymy związek pełen miłości. Mijają lata, a ta osoba się nie pojawia. Lub spotkaliśmy ją, ale dzieje się coś takiego, że w tym związku stale powstają jakieś nieporozumienia, kłótnie, brak harmonii. I czasami trudno uwierzyć w to, że gdzieś tam daleko, daleko jakieś tajemnicze więzy łączą nas z kimś innym. I dlatego nasz związek, nasza miłość nie może w pełni rozkwitnąć. Czasami jest tak, że powtarzają się problemy finansowe, czyli cokolwiek byśmy nie robili, to poprawia się tylko na krótki czas, a potem powraca wszystko do punktu wyjścia lub powstaje jeszcze większe zadłużenie niż było wcześniej. Czasami jest tak, że znajdujemy idealną pracę. Ona nam odpowiada pod każdym względem. A umowa nie zostanie przedłużona lub oczekujemy awansu, a otrzymujemy wypowiedzenie. Czasami jest tak, że coś w naszym ciele nie domaga. Zmagamy się z jakąś chorobą i coś się poprawia, a potem znów pogarsza. Czasami jest tak, że pracujemy nad rozwojem duchowym, czyli tak, aby wszystkie nasze talenty, uzdolnienia były idealne, abyśmy mogli poznać siebie i swoje możliwości. I wszystko rozwija się do pewnego momentu, a potem blokuje się, a czasami tracimy nawet nasze zdolności. Czasami jest tak, że pracujemy z afirmacjami, wizualizacjami, pięknie rozwijamy nasze życie i znów do pewnego momentu, a później blokada lub wszystko wraca do punktu wyjścia lub jest jeszcze gorzej niż wcześniej. I czasami trudno w to uwierzyć, że przyczyną czegoś takiego są jakieś stare powiązania. Obietnice, przyrzeczenia, przysięgi lub klątwy czy uroki. Czasami przypuszczamy, że coś takiego może mieć na nas wpływ, ale jakoś trudno nam w to uwierzyć. Tym bardziej trudno nam w to uwierzyć, jeżeli takie energie ciągną się z jeszcze poprzedniego życia lub poprzednich inkarnacji, kilku inkarnacji. Bo tutaj w tym życiu wydaje nam się, że nad wszystkim mamy jakąś taką kontrolę, ale niekoniecznie, nie zawsze.
Ale dokładnie teraz rozpoczął się bardzo szczególny czas, który również symbolicznie mamy dzisiaj na naszym spotkaniu. Spotykamy się w tym samym miejscu energii wyższej mądrości i dokładnie jednocześnie w deszczu i jednocześnie w słońcu. I tylko czekam, aż przede mną pojawi się tęcza, która będzie tym symbolicznym, bardzo pięknym obrazem wszystkich wibracji, wszystkich energii, jak one w harmonii współpracują z sobą i tworzą coś bardzo pięknego. I tak wszystko w Tobie może być pełne harmonii, pełne szczęścia, spełnienia, miłości, obfitości, takiego bogactwa we wszystkich dziedzinach spełnienia siebie i Twojej misji tutaj na Ziemi. I czasami wystarczy tak mało, aby uwolnić się z tych niewidzialnych więzów, które ograniczają i które hamują. I które łączą Cię w jakiś niewidzialny sposób z pewnymi ludźmi, z pewnymi miejscami czy sytuacjami. Bo takie obietnice i takie przyrzeczenia, one wiążą nie tylko Ciebie, że czujesz świadomie lub podświadomie, że musisz coś zrobić jeszcze dla kogoś. One wiążą również tą drugą stronę, która świadomie lub nieświadomie oczekuje, że Ty coś dla niej zrobisz. I czasami trzeba zamknąć te stare drzwi, aby mogły otworzyć się kolejne. I tak jak ja lubię to porównanie, czasami trzeba zakończyć pewien rozdział w księdze Twojego życia, aby móc rozpocząć ten kolejny, pełen światła, spełnienia, szczęścia, obfitości w każdej dziedzinie. I dokładnie dzisiaj rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, a następnie, gdy wszystko w Tobie i wokół Ciebie będzie miało odpowiednio wysoką wibrację, przyjmiemy tą mądrość od siły wyższej, jak wykorzystać ten czas, jak połączyć się z tą energią wszechświata, by raz na zawsze uwolnić się od tych blokad, hamulców, podczepień i bardzo, bardzo negatywnych klątw i uroków. Dlatego bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i rozpoczynamy proces aktywacji Twojego wewnętrznego słońca poprzez wdech światła i wydech tego wszystkiego, co odczuwa, że Cię blokuje, hamuje.